Derby Łodzi dla Widzewa, ale nie obyło się bez ekstraklasowych smaczków. Radomiak przechodzi do historii, a Kobylak to super gość. Mariusz Rumak jest uśmiechnięty i to jak. Puszcza remisuje z Legią, ale spokojnie, to nie jest jakiś wielki problem. Nie ma euforii, ale nie ma też jakiegoś, nie wiem, smutku, załamania, bo śmiejąc się oczywiście trochę, no to do lidera odrobiliśmy jeden punkt po tej kolejce. GKS Tychy z rekordową frekwencją, a Polonia Warszawa zmianę do najlepszego zdjęcia drużynowego w sezonie. Między innymi te tematy poruszymy w drugim przeglądzie Ligi Polskiej, na który, drogi widzu, serdecznie Cię zapraszam. Łapa w górę na dobry początek programu będzie naprawdę doceniona i subskrypcja, bo wiem, że tego jeszcze nie robisz, przynajmniej tak wskazują statystyki, a jeśli się mylą, to dziękuję, jeśli to robisz. Przechodzimy do meritum. A sponsorem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher. Rejestrując się z linku w opisie, macie okazję zgarnąć 300 zł darmowego doładowania, jeśli Lewy będzie sfaulowany w meczu z Napoli. Zachęcam do zapoznania się z ofertą. Ledwie do Radomia przyleciał portugalski pomocnik Bruno Jordão, to już po dwóch występach swojej nowej drużyny w rundzie wiosennej mógł złapać się za głowę i zastanawiać, gdzie on właściwie wylądował. Krakowia, Radomsko-Radom. No chociaż nie trafił do Radomska. W blamaczu z Krakowią jeszcze nie brał czynnego udziału, ale po kolejnym ligowym laniu od szczecińskiej Pogoni miał okazję nauczyć się pełnokrwistej polszczyzny od kolegów z drużyny. Oby tylko nie witał polskich sędziów słowami, które wobec arbitra wyrzucił z siebie Gabriel Kobylak, a za które grozi mu kara dyscyplinarna i zawieszenie na kilka spotkań. A była to kuriozalna sytuacja. Bramkarz, łapiąc wysoko piłkę, trafił przypadkowo kolanem w twarz Kolurica, pchniętego chwilę wcześniej przez obrońcę Radomiaka, zaś sędzia Malec po sprawdzeniu sytuacji na monitorze VAR zdecydował, że Kobylak faulował i zasłużył na czerwoną kartkę. A to rozwścieczyło golkipera i potraktował sędziego dosadnym pozdrowieniem. Sytuacja wzburzyła i podzieliła kibiców, którzy bronią bramkarza, sugerując za to dziwne decyzje zespołu sędziowskiego. W całej dyskusji nad słusznością czerwonej kartki i zachowaniem bramkarza zabrał głos Łukasz Gikiewicz. Jest to prawda, że kiedy bramkarz wyskakuje, to ciężko, żeby miał dwie nogi wyprostowane, ale z drugiej strony, no nie możesz nokautować gościa drużyny przeciwnej i nawet jeśli był to całkowity przypadek, to w tym przypadku czerwona kartka mimo wszystko zasłużona. Tymczasem Radomiak idzie na rekord, bo to najgorszy start do rundy wiosennej w historii Ekstraklasy. Bilans 0-10 i 3 czerwone kartki nie wróżą dobrze ani atmosferze w szatni, ani postępom Bruno Jordão w nauce poprawnej polszczyzny. Ilja Szkurin, pierwszym od niemal 30 lat piłkarzem Stali, który zdobył 10 bramek dla tej drużyny na najwyższym poziomie ligowym w jednym sezonie. Poprzednik, czyli legenda klubu Bogusław Cygan, w rozgrywkach 94-95 zdobył 16 bramek, rok później 13, zaś Szkurina nie było wtedy nawet jeszcze na świecie. Mielecki zespół zwycięstwem nad niedawnym liderem tabeli udowodnił, że droga do Mistrzostwa Polski nie będzie dla Śląska łatwa, a wrocławianie muszą skupić się na tym, by nie tracić punktów w pojedynkach z ligowymi średniakami. Stal oddała jeden celny strzał w tym meczu, a to jedno trafienie przyszło z ćwiczonego w Hiszpanii wariantu, tak przynajmniej głosi trener Kieresz. Komentarze rozczarowanych kibiców Śląska nie szczędzą słów krytyki wobec stylu drużyny, której ktoś ciągle dosypuje piachu w tryby, a wiele wyników zostało dosłownie przepchniętych kolanem. I coś w tym może być, bo będąc we Wrocławiu na tym meczu, tak wiem, 5 godzina 20.30, człowiek nie ma lepszych rzeczy do roboty niż oglądanie Stali Mielec na żywo. Można było zauważyć, że Śląsk w poprzedniej rundzie takie spotkanie wygrałby 1-0, grając dosłownie tak samo. Teraz jednak druga porażka z rzędu, a w perspektywie wyjazd do Poznania. A w hitowym spotkaniu z Lechem nie zobaczymy na trybunach kibiców gości. Po incydencie z trafieniem butelką bramkarza Pogoni, komisja ligi wyznaczyła m.in. zakaz jednego wyjazdu zorganizowanej grupy. A trener Magiera nie zgadza się z taką decyzją, jasno komunikując, że to nie fair wobec pozostałych fanów, którzy chcą wspierać zespół w meczach wyjazdowych. Została postawiona taka kara, odpowiedzialność zbiorowa dla wszystkich, także to mi się nie podoba i nie wiem, czy to jest wyjście z sytuacji. Dlaczego zabieramy szansę na to, aby Śląsk Wrocław jako drużyna, która jest na drugim miejscu w tabeli, była pozbawiona dopingu, wsparcia na tak gorącym stadionie jak Lech Poznań. To jest faworyzowanie w moim przekonaniu jednego z głównych rywali do tego, aby być na podium.
Arkadiusz Czerbowski zastąpił trenera Dawida Szulczka w meczu z Ruchem Chorzów podczas nieobecności szkoleniowca Zielonych spowodowanej chorobą. Ciekawostką jest fakt, że zastępca jest jeszcze młodszy od 34-letniego pierwszego trenera Warty. Czy będzie to zjawisko nowej fali polskiej myśli szkoleniowej, która będzie już niedługo zasiadać na ławkach trenerskich zamiast dawno przebrzmiałych nazwisk byłych piłkarzy? Trener z rocznika 96, 2 lata starszy ode mnie, poprowadził zespół w niezbyt emocjonującym widowisku zakończonym rezultatem 0-0. Ale którego interesującą ozdobą była oprawa kibiców Warty Poznań usadzonych na jednej z trybun pustawego Stadionu Śląskiego. Drugi poznański zespół zdobył Twierdzę Białystok i pomimo kłopotów kadrowych na pozycji napastników odniósł niezwykle cenne zwycięstwo w kontekście walki o tytuł. A 3 punkty uradowały no nikogo innego jak Mariusza Rumaka, a w opinii kibiców staje się on synonimem osoby, której całe serce bije dla poznańskiej ekipy. Choć wiadomo, że nadal są głosy krytyczne, które przypominają poprzedni etap pracy tego szkoleniowca i nawiązujące do tego, że jak da mu się trochę więcej czasu, to te wyniki nie będą już tak dobre jak na początku. W każdym razie trener Rumak jest w swoim miejscu, co z pewnością może podobać się włodarzom Kolejorza, bo prawdopodobnie nie byłoby problemu, jakby miał zrzec się swojej pensji i dalej robić swoje. W każdym razie przed batalią z gatunku mecz za 6 punktów ze Śląskiem nastroje w drużynie są rewelacyjne, a jak i ten mecz Kolejorz wygra, to Mariusz Rumak nadal będzie szczęśliwy. Niedzielne spotkanie do rosołu na obiekcie Legii nie nasyciło kibiców głodnych dobrego widowiska i próby rozstrzelania przeciwnika przed czwartkowym rewanżem z Moldy. Jednak najciekawsze miało miejsce po samym spotkaniu. Nie ma euforii, ale nie ma też jakiegoś, nie wiem, smutku, załamania, bo śmiejąc się oczywiście trochę, no to do lidera odrobiliśmy 1 punkt po tej kolejce. W pomeczowym wywiadzie zdobywca wyrównującej bramki Maciej Rosołek wypadł równie przekonująco co rzecznik kieleckich Wodociągów. Na czym te awarie polegały? Wodociągi kieleckie wzorcowo usuwają awarie. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Z roku na rok liczba awarii maleje. Kibice nie oszczędzili napastnika w komentarzach, wytykając mu brak ambicji i pokory po stracie 2 cennych punktów. Pierwszy gol w sezonie w 21. kolejce napastnika i to zdobyty dość przypadkowo stał się powodem drwin. Stołeczni fani najoględniej mówiąc po prostu nie życzą sobie takiej cienkiej zupy bez smaku, jaką była gra Legii w meczu, który pozwalał na złapanie kontaktu ze ścisłą czołówką. A jak to będzie wyglądało w czwartkowym rewanżu z Moldę? Czy Legia da radę awansować dalej? Jeśli nie da, to w sumie i tak problemu żadnego nie będzie. Ale nie ma też jakiegoś, nie wiem, smutku, załamania. Derby Łodzi dla Widzewa i parę fajnych smaczków. Przed poprzednimi derbami, które odbyły się na Widzewie, miała miejsce tak zwana afera proporczykowa. Ówczesny kapitan Widzewa Patryk Stępiński nie przyjął wówczas proporczyka od rywali, gdyż ŁKS został określony reprezentacją Łodzi. I ciąg dalszy tego sporu miał miejsce przed niedzielną potyczką. Kapitanowie Szeliga i Pawłowski pozostali w rękach ze swoimi proporczykami przygotowanymi na to spotkanie. Same derby miasta włókniarzy, delikatnie rzecz ujmując, nie stały na najwyższym poziomie. Zaś nie mogący oderwać się od dna ŁKS, desperacko potrzebował punktów, by zachować iluzoryczne szanse na wyjście nad kreskę. A tymczasem raczej te szanse grubą kreską przekreślił, robiąc sobie wrogów wśród własnych kibiców. A zwłaszcza podpadł Dani Ramirez, któremu chyba z tego całego zmęczenia derbowego pomyliły się palce w celu pozdrowienia kibiców na trybunach. Oczywiście całą sytuację próbowano wyjaśnić po meczu, ale ciężko uwierzyć, że był to gest skierowany do jedynego władającego piękną kastylijską mową prowokatora, który rozdrażnił gwiazdora łódzkiego klubu sportowego. Czy tym bardziej do sympatyka Widzewa, który miał ponoć siedzieć wśród ŁKS-iaków. A reszta piłkarzy oddała kibicom koszulki po meczu i ze wstydem udali się do szatni. W ekipie robi się więc goło i raczej niewesoło, zaś wszystko zaczyna przypominać poprzednią nieudaną przygodę Łodzian z Ekstraklasą. Ściągać, kurwa! Koszule, kurwa! Pogoń deklasuje Radomiak 4-0. Stal odnosi sensacyjną wygraną nad Śląskiem we Wrocławiu. Ruch i Warta z mocnym mianem do meczu kolejki. Lech ogrywa lidera 2-1. Raków po 2 trafieniach w doliczonym czasie gry pokonuje Piasta 3-1. Zagłębie remisuje z Krakowią, a Legia z Puszczą. Widzew wygrywa 70. derby Łodzi, a Górnik pokonuje Koronę. Liderem po 21. kolejce wciąż Jagiellonia, tuż za nią z taką samą liczbą punktów Śląsk. Trzecie miejsce należy do goniącego czołówkę Lecha, a pierwszą piątkę zamyka Pogoń i Legia w strefie spadkowej ŁKS, Ruch i Puszcza.
Piłkarze GKS-u Tychy wspierani dopingiem tyskich kibiców pokonali 2-0 Odrę Opole. To brzmi dumnie, dopóki nie zerkniemy na urywki z tego spotkania. A dokładnie na liczbę fanów, którzy pojawili się na meczu. Mogący pomieścić około 15 tysięcy osób stadion gości w tym sezonie średnio ponad 4200 widzów, których chyba nie przyciąga realna walka o ekstraklasę. I to niestety jest bolączka wielu podobnych obiektów, nie tylko w Tychach, ale w Sosnowcu czy w Rzeszowie. Puste sektory nie tworzą zbyt elektryzującej atmosfery meczowej, tak ważnej dla klubów walczących o ligowy byt. Samo zdjęcie zostało wrzucone na X przez kibica Wisły, który żartobliwie przedstawił całą sytuację. I oczywiście nie obyło się bez odpowiedzi, że w poprzednim sezonie tak samo śmiano się z Puszczy, która dzisiaj gra pięterko wyżej. I o ile faktem jest, że frekwencja z kadru nie zachwyca, to Tyszanie przebili swoją średnią, bowiem na trybunach zasiadło niespełna 4,5 tysiąca kibiców. Polonia Warszawa dostaje lanie odarki i prezentuje się tak, jak na fotografii przedstawiającej drużynę w skarbie kibica. Najnowsze wydanie magazynu ma dużą szansę stać się obiektem kolekcjonerskim, a to za sprawą zdjęcia, które ekipa Polonii dostarczyła wydawcom. Sielanka z tureckiego zgrupowania prezentująca kilku graczy z kadry w plażowych klapkach podczas sparingów belek z pewnością stanie, jak już nie stała się obiektem kpin i memów, tym bardziej, że stołeczna ekipa taką właśnie przypadkową formę zaprezentowała w meczu z Arką, dając przez 90 minut 3 celne strzały. Był to także 9 mecz z rzędu o punkty, w którym czarne koszule nie odniosły zwycięstwa. A jeśli Podbeskidzie wygra swój zaległy mecz, a wiemy, że tak się stanie, w końcu zaległe spotkanie zawsze równa się 3 punktom, to Polonia znajdzie się w strefie spadkowej. This is the worst! Wisła Kraków pokonuje Stal Rzeszów, ale kibice mimo zakazu pojawili się w Rzeszowie. Stal Rzeszów oficjalnie odmówiła ich przyjęcia, podając za powód konsultacje z lokalnymi służbami porządkowymi, a te negatywne rekomendacje cały czas prześladują kibiców Białej Gwiazdy. Do Rzeszowa przyjechali w liczbie około 100 osób, a konstrukcja samego obiektu jest taka, że byli dobrze widoczni i słyszalni z wysokości trybun. I to już nawet na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Jednak przed końcem pierwszej części spotkania zostali wyproszeni przez lokalną policję na drogę część ulicy. Nie mogli zatem zobaczyć elektryzującej końcówki i zwycięskiej bramki w doliczonym czasie gry. Górnik Łęczna remisuje bezbramkowo z Miedzią, GKS Tychy pokonuje Odrę 2-0, Resowia dzieli się punktami z Podbeskidziem, Arka gładko wygrywa w Warszawie z Polonią, Lechia z meczu z Wisłą Płock rodem z Ekstraklasy wychodzi zwycięsko, Stal traci jakiekolwiek punkty w meczu z Wisłą. Termalika Chrobry 1-1, Zagłębie Znicz 0-1, a w meczu zamykającym 20. serię gier Katowice pokonują Motor. Na dwóch miejscach dających bezpośredni awans Arka i Tychy, w strefie barażowej Lechia, Wisła, Motor i Odra. Dzisiaj do drugiej ligi lecą Resowia, sensacyjnie słabo spisujące się pod Beskidzie i katastrofa rozgrywek Zagłębie Sosnowiec, mające 2 zwycięstwa przez cały sezon. Zachęcam oczywiście do komentowania bieżących rozgrywek tam pod spodem, nowe osoby do subskrypcji kanału, jeśli jesteście kibicami naszej wspaniałej ligi, a chcecie być na bieżąco z materiałami, które pojawiają się regularnie tutaj na kanale. Łapa w górę także będzie doceniona. Dzięki wielkie i do usłyszenia.